Trenerze, dużo nie brakowało, żebyście tutaj punkty z Gdańska wywieźli. Ten wynik 8-4 na pewno nie odzwierciedla tego, co się działo w spotkaniu. Ma pan rację. Boli wynik. Zgodzę się. Uważam, że przez większość spotkania byliśmy równorzędnym przeciwnikiem. Taka jest piłka holowa, no niestety. Za błędy trzeba zapłacić, a w końcówce troszeczkę zabrakło sił i skończyło się tak, jak się skończyło. Świetne stałe fragmenty gry. To był wasz pomysł na to dzisiejsze spotkanie? Wiedzieliśmy, do kogo przyjeżdżamy i tutaj chcieliśmy właśnie zaskoczyć lidera z tymi fragmentami gry. Chcieliśmy też zagrać troszeczkę wyżej. Myślę, że to się sprawdziło w pierwszej połowie. Udało się zdobyć te bramki, które pozwoliły nam troszeczkę uspokoić grę. No, cieszę się, że te stałe fragmenty gry zostały wykonane, można powiedzieć, perfekcyjnie. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no, szkoda, że wykonaliśmy tyle pracy na boisku, a skończyło się tak, jak się skończyło. Ta gra z wycofanym bramkarzem na pewno nie tak miała wyglądać. Tak jak mówię, wycofuje się bramkarza po to, żeby zdobyć bramkę. Wy nawet nie stworzyliście zagrożenia, za to straciliście aż 3. No dobrze pan to powiedział. No można powiedzieć, że to był nasz najsłabszy punkt w tym meczu. Gra z wycofanym bramkarzem. Myślę, że na przeanalizowanie przyjdzie jeszcze czas na gorąco. Tak jak pan powiedział, straciliśmy kilka bramek. Myślę, że tutaj też i troszeczkę zmęczenie się odbiło. Natomiast tak jak pan powiedział, musimy na to troszeczkę zwrócić uwagę, na tym popracować. Chyba nie możecie być do końca zadowoleni z wyniku, bo z gry wydaje mi się, że nie było tak źle, nie licząc tych ostatnich kilku minut w przewadze. No dokładnie, zagraliśmy bardzo dobry mecz, sam jestem zdziwiony, ponieważ praktycznie przeprowadziliśmy 2-3 jednostki treningowe tylko przed tym meczem, więc naprawdę jestem pełen podziwu dla chłopaków i przede wszystkim dla naszego bramkarza nowego, młodego, który zagrał naprawdę rewelacyjny mecz. No właśnie, ten mecz mógłby się zupełnie inaczej ułożyć, ale Mateusz w kilku sytuacjach ratował wam sytuację. No i chyba możecie mu spore piwo postawić teraz po tym meczu, mimo porażki. No dokładnie, jeszcze młody, nie wiem, czy ma 18 lat, czy nie wiem, czy może piwo, ale naprawdę zagrał bardzo pozytywnie. Jestem przekonany, że w następnym meczu też powinien wystąpić, ponieważ, no, jak pokazał, naprawdę jest ostoją drużyny teraz z tyłu i można na niego liczyć. No, trochę w tej obronie jeszcze nam brakuje mi się, no naprawdę. Bez treningu tutaj gramy praktycznie mecze już tylko teraz. Mam nadzieję, że to w przyszłych meczach przyjdą te punkty, ponieważ no myślę, że nie jesteśmy gorszą drużyną. Mamy doświadczonych zawodników, no tu 3, 4, 5 naprawdę takich, którzy możemy spokojnie walczyć o tą czołówkę, powinniśmy. No trzeba poukładać wszystko, myślę, tutaj, no i oby do przodu, nie? No właśnie, przed tym meczem 9. miejsce w tabeli, teraz kolejna porażka. Ale chyba możecie optymistycznie patrzeć w przyszłość. Mówiło się o jakichś osłabieniach w waszym zespole. Odszedł sponsor, ale wygląda to piłkarsko całkiem nieźle. No tak, piłkarsko całkiem nieźle. No jak pokazaliśmy, no pieniądze nie grają przede wszystkim. No tylko spróbujemy swoimi umiejętnościami pokazać, że no tutaj też no trójka kolegów od nas odeszła. No ale myślę, że pokażemy w tym składzie, co mamy już na pewno nie jednej drużynie, na co nas stać. Tomek, przed tygodniem można powiedzieć, że przegraliście w tym meczu z Pogonią. Doświadczeniem. Dzisiaj chyba tym doświadczeniem ten spokój pod koniec sobie zapewniliście. Nie wiem, czy doświadczeniem, bo na pewno mamy dużo niedoświadczonych zawodników jeszcze w futsalu. Cieszę się, że to się tak potoczyło. Mieliśmy w tym meczu trochę szczęścia, trochę pecha. Gratuluję na pewno drużynie z Torunia, bo zagrali bardzo dobry mecz. My nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Było bardzo ciężko w pierwszej połowie, a cieszę się, że potrafiliśmy znowu odwrócić losy meczu. Z Pogonią też nam się to udało, końcowo może nie, ale z 4-2 wróciliśmy do 4-4, teraz udało się z 4-2 zrobić 8-4. Wiadomo, że końcówka to już jest zupełnie inna bajka, bo wycofany bramkarz i ten wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na placu. A czy jesteście zadowoleni ze swojej gry? No bo wydaje się, że pierwsza połowa szczególnie dosyć przespana w wykonaniu AZS-u. Nie, na pewno nie jesteśmy zadowoleni, ale nigdy człowiek nie jest zadowolony do końca. Zawsze trzeba nad czymś pracować. Ciężko było w tym meczu, ale najważniejsze są 3 punkty. Będą się zdarzać ciężkie mecze, zdarzały się w poprzedniej rundzie i będą się zdarzać w tej. Teraz można powiedzieć, że została wam już tylko liga, z pucharu już odpadliście, a więc celem jest wygranie tej ligi jak najszybciej? Tak, na pewno. Szkoda, że to się wszystko tak potoczyło, bo mogła być fajna przygoda, ale niestety, no, takie życie. Co zrobić?
Wojtek, kolejne 3 punkty udało się wywalczyć, ale po ciężkim boju, bo ten wynik 8-4, no nie chcę mówić niesprawiedliwy, ale nie odzwierciedla na pewno tego, co się działo przez całe spotkanie. No jasne, trochę nie odzwierciedla oczywiście końcówce te bramki na wyższe prowadzenie. No aczkolwiek no, ja się spodziewałem ciężkiego meczu, dlatego że w pierwszej rundzie, po pierwszym meczu tym inauguracyjnym, wygraliśmy też po bólach takich i gdzieś tam w końcówce, więc tak naprawdę ja ich typowałem, że będą wiele wyżej w tabeli. Myślę, że oni sami też chcieli być wyżej w tabeli, aczkolwiek tam pechowo przegrywali te mecze, a zawodników mamy naprawdę dobrych. Stąd spodziewaliśmy się trudnego meczu, być może nie aż tak, aczkolwiek w pierwszej połowie dużo sytuacji nam nie wpadło, gdyby to tam szybciej się rozwiązało, to myślę, że wynik byłby od początku ułożony, a tak gdzieś tam bramki na początku drugiej połowy i zmobilizowały nas do mocnej walki i tak trwało to do końca. Wciąż nie mogłeś skorzystać z pełnej kadry, nie grało dwóch nowych zawodników. O ile Maciej Urtnowski pauzował za kartki, to Mateusz Osiński boryka się z kontuzją. Długo jeszcze nie zobaczymy tego zawodnika w naszych barwach? Ciężko powiedzieć, no kontuzja się pojawiła teraz na treningu w tym tygodniu. Maćka już zobaczymy na pewno w meczu z Politechniką. Oczywiście mamy szeroką kadrę, więc zobaczymy, jak się w tygodniu będą wszyscy prezentować, a żeby to dobrze wyselekcjonować. No i będziemy dalej szukać tego optymalnego ustawienia, bo dzisiaj znów to trochę szwankowało. Gdzieś tam te bramki takie, których nie chcieliśmy stracić, rzut rożny, który, tak powiem, przed meczem rysowałem chłopakom, co grają, bo widziałem to na wideo chyba ze 3-4 razy i rysuję to chłopakom, mimo to wpada, więc jeszcze dużo pracy przed nami. Trochę znowu pomieszałeś tymi czwórkami. Już wydawało się w meczu z Pogonią, że w miarę to jakoś wygląda, te czwórki, które grały wówczas. Dzisiaj znowu zmiany. Cały czas szukasz? Cały czas szukam. No, dzisiaj właściwie no, zmiany były małe, bo można powiedzieć, bo Maciek Osłowski coraz więcej będzie grał. Mam nadzieję, że coraz lepiej się będzie wprowadzał. Dzisiaj znowu bramka i to w dodatku kluczowa. No, cieszę się, że gdzieś tam on się wprowadzi szybciej. No, brakuje jeszcze rzeczywiście tej stabilizacji. Dzisiaj ta druga czwórka zagrała dobrze z Pogonią. Ciężko powiedzieć, jak będzie dalej. Dobra, wygaszają nam światło, więc chyba musimy powoli kończyć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.